Tegoroczny dzień Polski 11 Arki był trochę nietypowy. Po raz pierwszy trwał on 3 dni w stolicy Polski w Warszawie. Dzięki staraniom Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Instytutu Pamięci Narodowej, arkowicze wzięli udział w debacie historycznej w gmachu Senatu RP. Gości z Ukrainy powitał marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który zaznaczył, że dyskusje w tak zróżnicowanym gronie młodzieży różnych narodowości są niezwykle interesujące, ważne i potrzebne. Będziecie rozmawiać o historii, będziecie rozmawiać o młodzieży, a tak naprawdę będziecie rozmawiać o przyszłości. Dziękuję organizatorom tego spotkania, niezwykle istotnego, bardzo ważnego, bo rozmowa w tak zróżnicowanym gronie z różnych stron świata przybyłych osób jest niezwykle interesująca, ważna i potrzebna. W swoim wykładzie dyskusji profesor Jerzy Eisler z IPN-u mówił o poznawaniu swojej historii, samokrytyce i szacunku do swoich i cudzych języków, religii i kultur. Zaznaczył, że takie spotkania są niebywale ważne i potrzebne, bo w perspektywie to ta młodzież będzie sprawować władzę w swoich państwach. Jeśli będzie to szkoła narodowego egoizmu, szkoła uznawania własnego narodu za wybrany, lepszy od innych, ten, któremu się więcej należy, będzie to źle. Jeśli to będzie szkoła otwarta, otwartego myślenia, krytycznego, indywidualnego, to jestem spokojny. Po debacie uczestnicy Arki zwiedzili pomieszczenia Sejmu i Senatu RP. W ramach wyjazdu młodzież zwiedziła również Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Cmentarz Powązkowski, a także spotkała się z przedstawicielami Związku Ukraińców w Polsce i Fundacji Nasz Wybór w Ukraińskim Domu w Warszawie. Na zakończenie uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami i emocjami. Kiedy Bóg chciał dać ludziom drugą szansę, to wymyślił Arkę. Tytuł Arka najlepiej pasuje do tego seminarium, bo to jest druga szansa dla Ukrainy i dla nas wszystkich mieszkających na Ukrainie. Żeby jeszcze raz popatrzeć jeden na drugiego, zrozumieć, że jest dużo stereotypów, mitów, które burzymy podczas rozmów i dyskusji. Powinniśmy być zjednoczeni w swojej różnorodności. 7 dni, które zapomnicie na всю жизнь, люди, которые Te 7 dni, które spędziliśmy razem, na pewno zapamiętają się nam na całe życie. Ludzie, których tutaj spotkałam, są mądrzy, dobrzy, życzliwi. Chcą dzielić się swoją wiedzą i uczyć się zrozumienia innych narodów, kultur, religii. To bardzo miłe. Chcę podziękować organizatorom za spotkanie z takimi osobami. Najwspanialszym wydarzeniem było dla mnie to, gdy wszyscy razem, Polacy, Tatarzy krymscy, Ukraińcy, Żydzi, tańczyliśmy żydowski taniec na Placu Zamkowym w Warszawie i do nas dołączali miejscowi Polacy. To było coś nieprawdopodobnego. To był manifest tego, że jesteśmy wspólnotą. Piosenka też nas łączyła na tym projekcie. Nauczyliśmy wszystkich tych narodów piosenki Będzie Zabawa i śpiewaliśmy ją, no ogólnie to każdy raz na wyjeździe, na wycieczkę i każdy raz, nie wiem, przed obiadem, przed kolacją i zawsze, zawsze to była nasza piosenka i właśnie zaraz ją zaśpiewamy kawałek. Będzie zabawa, będzie się działo i znowu nocy będzie mało, będzie głośno, będzie radośnie, znów przetańczymy razem całą noc. Au!